Zaprezentowana mapa ukazuje najlepsze miejsce, jakie zajął dany kraj w Mistrzostwach Świata. A z racji tego, że Puchar Mistrzostw Świata właśnie się zaczął, myślę, że jest to nie lada gratka dla wszystkich fanów piłki nożnej. I chociaż tutaj możemy żyć marzeniem, ponieważ na tej mapce wyglądamy całkiem nieźle. W latach 1974 i 1982 dwukrotnie staliśmy na trzecim miejscu podium. Raczej będzie to ciężko powtórzyć. W 1974 roku królem strzelców zostawał Grzegorz Lato. Czy Robert Lewandowski to powtórzy? Nie wiem, choć się domyślam. Stary kontynent radzi sobie całkiem nieźle, bo Hiszpania, Francja oraz chociażby Niemcy zostawali mistrzami świata. Tutaj niepozornie Wielka Brytania, ale również zostawała oczywiście mistrzem świata jako państwo Anglia. Choć Anglicy przypisują sobie, że to właśnie dzięki nim piłka nożna ujrzała światło dzienne i to oni są jej twórcami. To samo mistrzostwo świata wygrali tylko raz i zawsze będzie mi się kojarzyło z cytatem Sir Bobby'ego Charltona. Mistrzostwo świata w 1966 roku nie zostało zdobyte na boiskach, zostało wygrane na ulicach. To nie odcinek piłkarski, ale myślę, że warto było to zaznaczyć z racji rozpoczynającego się mundialu. Cześć, witajcie, ja oczywiście jestem GeoMax i choć nauczycielem geografii nie jestem, to mam nadzieję, że dzisiaj wspólnie nauczymy się czegoś ciekawego. Na tej mapie możemy zobaczyć wszystkie państwa w Europie, które uznają Kosowo za niepodległe państwo. Te kraje są zaznaczone na kolor zielony, natomiast na kolor czerwony kraje, które nie uznają Kosowa. Prawie ta cała nowoczesna Europa uznaje Kosowo za państwo niepodległe. Tutaj wyjątkiem jest Hiszpania, co mnie osobiście troszeczkę zdziwiło, oraz oczywiście Słowacja. Natomiast też taką fajną ciekawostką jest, że również tutaj, zobaczcie, Watykan zalicza się do państw, które oficjalnie Kosowa nie uznają. Średnie zużycie wody z kranów w państwach europejskich i powiem wam, że w tej skali wyglądamy naprawdę całkiem nieźle, bo jest to średnio około 98 litrów. Natomiast tutaj największy wskaźnik jest we Włoszech, bo zobaczcie, aż 243 litry, co naprawdę wyróżnia się, jeżeli chodzi o wszystkie kraje europejskie. Również Niemcy, Francja, Hiszpania to praktycznie ten sam poziom. Jedynie tutaj z najniższych wyróżniłbym przede wszystkim Litwę, bo zobaczcie, że tylko 61 litrów, jest to w ogóle kraj, gdzie jest praktycznie w ogóle najmniej w całej Europie. Również tutaj taką fajną ciekawostką jest, że bardzo duże zużycie jest w samej Bułgarii, bo aż 191. Bardzo fajna mapka pokazująca statystycznie, ile osób w Europie uczęszcza na siłownię i tutaj bardzo ważne, że chodzi na siłownię, a nie uprawia jakiś sport, bo to jest jednak znaczna różnica. Tutaj zdecydowanie przeważają kraje takie jak Norwegia oraz Włochy, zobaczcie, bo tutaj jest aż ponad 18%, natomiast w Polsce jest tak stabilnie około 10%. Najmniej jest oczywiście na Białorusi i Ukrainie. Też nie ma tutaj dokładnie podanych lat, z których były po prostu brane te statystyki, także warto je brać troszeczkę z umiarem. Nie spodziewałem się, że we Włoszech jest aż tyle osób ćwiczących regularnie na siłowni. Również Skandynawia nie odstaje, bo ma jeden z największych procentów w całej Europie, głównie dzięki Norwegii. Jak wymawia się słowo dziękuję w różnych europejskich językach? Jeżeli chodzi o Polskę, to jest oczywiście dziękuję i tutaj również na Ukrainie dziękuję jakoś tak, ale również jest to bardzo spokrewnione z naszym danke, jeżeli chodzi o Niemcy, merci, to w ogóle kompletnie inne słowo, jeżeli chodzi o Francję, grazie z Hiszpania, grazie we Włoszech, więc tutaj mają bardzo podobnie ze sobą. Jeżeli chodzi o całe Bałkany praktycznie, to tutaj słowo chwala, okej, bardzo ciekawa rzecz. No i tak myślę standardowo, Węgrzy jak zawsze muszą się wyróżniać. Zabawnie wygląda to, jeżeli chodzi o Skandynawię, bo tutaj słowo tak oznacza dziękuję właśnie w ich języku, jeżeli chodzi o Norwegię. Podobnie również we Szwecji oraz Islandii, gdzie jest tak samo jak w Norwegii. Natomiast tutaj również wyróżnia się Finlandia i słowo kitos. Prawdopodobnie źle je wymawiam, ale wiecie, jakim ja jestem lingwistą. Mapa ta nie będzie absolutnie dla mnie żadnym zaskoczeniem, ani myślę dla osób, które śledzą mój kanał od dłuższego czasu, ponieważ mapa ta ukazuje dostępność Google Street View w Europie. Na tle całego świata wyglądamy naprawdę nieźle jako cała Europa, bo jest dosłownie kilka krajów, które Google Street View nie posiadają, takie kraje jak Białoruś, gdzie tylko dosłownie w niektórych miejscach, jak chociażby w stolicy, jest to Street View troszkę dostępne, Bośnia i Hercegowina również go nie ma oraz Kosowo,
ale tutaj również przede wszystkim wyróżniłbym Niemcy, które posiadają jako taki street view, natomiast każdy doskonale wie, że te zdjęcia w Niemczech były robione w 2008 roku, dlatego przez większość Niemców to street view jest określane po prostu jako wehikuł czasu, no bo jednak zdjęcia sprzed 14 lat mogą być mocno nieaktualne. Jeżeli oglądacie ten odcinek, to jest duża szansa, że albo bardzo lubicie moją twórczość, albo zachęcił was do tego tytułu tego odcinka. Ten tytuł odnosi się do statystyki, którą dano mi zobaczyć i która jest troszeczkę smutna, albo nie nawet troszeczkę. Mianowicie statystyka ta określa 20 krajów, a właściwie top 20, które mają największy i najmniejszy poziom otyłości. Jeżeli chodzi o największy poziom, to tutaj zdecydowanie wygrywają Stany Zjednoczone, gdzie to jest aż 36,2%. Jordania, to jest dla mnie bardzo ciekawe, bo nie widziałem, że aż w Jordanii jest tak duży, 35,5%. Oczywiście Saudi Arabia, 35,4%. Katar, Libia, Egipt, Liban, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Nowa Zelandia, to również może być tutaj małym zaskoczeniem, jeżeli chodzi o ten stopień największej otyłości. Jeżeli chodzi o najmniejszą, to tutaj zdecydowanie wygrywa Wietnam, Bangladesz, Timor Wschodni, Indie, Kambodża, Nepal, Japonia, Etiopia, Południowa Korea oraz Erytrea. No tutaj warto zauważyć przede wszystkim kraje takie jak te afrykańskie, gdzie często jest to spowodowane biedą po prostu, ale warto wyróżnić kraje takie jak Japonia, czy chociażby właśnie tutaj Korea Południowa, gdzie poziom biedy na pewno nie jest wysoki, albo nawet jest jeden z mniejszych, a pomimo tego kraj ten może szczycić się takim osiągnięciem. Jeśli chodzi o taką statystykę wśród krajów europejskich, tutaj jest pokazana akurat BMI powyżej 25 punktów wskazujący na nadwagę, to w Polsce jest to aż 58% dorosłej populacji, co jest naprawdę bardzo martwiącym wskaźnikiem. Nie żeby prowadzący tego kanału był w jakiejś super formie. Natomiast jeżeli chodzi o jeden z niższych tutaj wskaźników, to przede wszystkim kraje skandynawskie, ale to też nie jest jakiś duży. No tutaj widać, jak powiedziałem wcześniej, że we Włoszech jest jeden z większych stopni, jeżeli chodzi o zaangażowanie w świat sportu, bo tam była bardzo duża aktywność fizyczna na siłowni, to tutaj również się to przekłada, bo zobaczcie, tylko 46% dorosłej populacji ma nadwagę, ale jeżeli chodzi o taką największą w całej Europie, to zobaczcie, w Chorwacji 65%, Węgry również 60%, wraz z Czechami, te wszystkie kraje, Litwa, Łotwa, Estonia, całkiem sporo, Finlandia 59%, no my 58, więc możemy wprost sobie powiedzieć, że jest to całkiem średni wynik, ale myślę, że nie ma się czym szczycić. Bardzo fajna mapa ukazująca zasady noszenia mundurków w szkole. Nie wiem jak za waszych czasów, ja pamiętam, że za moich w podstawówce były takie mundurki w szkole wymagane. Obecnie już zapewne nie są, przynajmniej tak mi się wydaje. Ale jeżeli chodzi o tą mapę, to na kolor czerwony są zaznaczone państwa, gdzie jest to nakreślone przez rząd jako obowiązkowe. Na żółto jako powszechnie gdzieś tam pokazywane i raczej nie narzucone przez rząd, ale jednak wymagane. Natomiast na niebiesko to tam, gdzie już się tego nie spotyka, ale może to mieć miejsce. Natomiast na fioletowo to, gdzie jest to zabronione przez rząd. I tutaj właśnie bym pokazał najpierw tą statystykę podkreśloną na fioletowo przez rząd, bo właśnie w Finlandii jest to zabronione. To jest bardzo ciekawe, nie miałem absolutnie o tym zielonego pojęcia. W Europie, jeżeli chodzi o to, to jest to raczej możliwe, ale już niespotykane praktycznie w całej Europie. Natomiast w Ukrainie jeszcze to było powszechne, że właśnie takie mundurki się nosiło. W Rosji oczywiście było to nakazywane przez rząd, ale zobaczcie, jeżeli chodzi o Stany oraz Kanadę, to również może mieć to miejsce, ale raczej nie. Natomiast praktycznie cały świat albo ma nakazane, że jest to możliwe, albo ma nakazane przez rząd. Bardzo ciekawe. A czy ten materiał, widzu, był dla ciebie ciekawym? Bo jeżeli dotrwałeś do tego momentu, to trochę stawiam, że tak. Więc jeżeli tak było, to doskonale wiesz, widzu, co możesz zrobić, aby docenić pracę twórcy. Dziękuję.